wracamy do Wiszowa, wracamy do Wiszowa z krosem Baba Jagi, który już miał kilka swoich edycji po krótkiej przerwie. Stwierdziliśmy, że będziemy się bawili dalej. Nie ukrywam, że termin jest nieprzypadkowy, termin 2 wrzesień, biega się z rozpoczęciem roku szkolnego, a de facto z zakończeniem wakacji. Mieliśmy początek wakacji, będziemy mieli zakończenie wakacji. Chcemy, żeby to zakończenie przebiegało również na sportowo, radośnie, żeby ten dzień był taki... bardzo fajnie, gdyby był to dzień rodzinny, kiedy rodziny przyjadą do Wiszowa i będą sobie spędzały ten czas w sposób taki naprawdę piknikowy, bardzo, bardzo taki zabawowy, a ci, którzy będą chcieli się sprawdzić, wystartują w różnych konkurencjach, które będą przygotowane w tym dniu w Wiszowie. Zarówno konkurencje biegowe dla tych, którzy biegają, jak i konkurencje takie bardziej rekreacyjne dla dzieci i tych, którzy nie chcą biegać. Mam nadzieję, że każdy znajdzie dla siebie coś ciekawego, będzie mógł się sprawdzić w różnych, naprawdę w różnych dziedzinach. To już będzie piąta edycja, przepiękne miejsce, codziennie tam byłem. Ja się ponownie zakochałem. Mówią, że dwa razy się nie zakochuje człowiek, ale jakoś tak jest, że teraz bardziej się zakochałem w tym miejscu. W postaci biegów na 4 km, w postaci 8 km, czyli dwa okrążenia. I teraz ktoś, kto biega, może zaprosić rodzinę i przejść się spacerem. O godzinie 13:00 dokładnie program jest na stronie crossbabajagi.pl i tam jest bardzo dokładnie podany program na spacer rodziny, jakkolwiek to brzmi. A więc tak, przebiegłem 4 km, no to tam do żony, chodź, pójdziemy, nie, tak cię, no chodź na 4 km, zobaczysz, jak ja się męczyłem. A więc to jest taki fajny akcent. No i oczywiście będzie na przykład Formuła 1. Formuły 1, 4 samochody się będą ścigać. Ale żeby się ścigać, to trzeba będzie kręcić. I znowu prowokuje aktywności ruchowe. Czyli krótko mówiąc, totalny festiwal radości, satysfakcji poprzez to, że sami podejmujemy decyzję i czy idziemy, czy biegniemy, czy jesteśmy na tej platformie Formuła 1 samochodowa. To wszystko dla Państwa, niedaleko. I to jest za, można powiedzieć, że prawie wszystko poza biegiem, za darmo. No, gdzie ewenement, to wszystko jest w jednym miejscu. Przyjeżdżamy z kocem, bierzemy jakieś jedzenie, jesteśmy co gdzieś i tak się bawimy. Szykujemy 200 osób, oczywiście jak będzie ciśnienie, to przedłużymy do 300, jak będzie dalej ciśnienie, to do 400.